Dzisiaj jest sobota, 13 sierpnia 2022 rok. Jest to moja prywatna skarga do Pana Boga, szacownego w przestworzach. Taka rozmowa, modlitwa, tylko w cztery oczy. Bardzo osobista, bardzo prywatna, bardzo emocjonalna. Szacowny Panie Boże w przestworzach, doszło do tego, że jeśli dzisiaj jest sobota, połowa sierpnia 2022 roku i tak już około 2 tygodnie czasu jest ta katastrofa ekologiczna na rzece Odrze, na przykład w okolicy Wrocławia. Wrocław, takie miasto na rubieżach 4, 5, 7 lub nie wiadomo jakiej RP. Ale podobno jaskółki zaprzyjaźnione ćwierkają i wiewiórki też ćwierkają, które tam są bardziej kumate, że to gdzieś w okolicach Oławy, Oława, takie małe miasto przed Wrocławiem, to tam właśnie już 20 lat temu, nie, to był 97 rok, tak, czyli 25 lat temu, jak była taka powódź stulecia na rzece Odrze, która dotknęła między innymi Wrocław, to właśnie umocnienia i wały wysadzano przed Wrocławiem, aby częściowo rzeka Odra wylała i żeby mniej wody wylało się we Wrocławiu. O to chodzi, że no, to też była patologia, bo jak wysadzono te wały w 97 roku we Wrocławiu, a te czasy już kojarzę i pamiętam, to tam wiadomo, że nieznani sprawcy, no bo wiadomo, że tylko nieznani sprawcy różne takie brzydkie i nie tylko brzydkie rzeczy robią, mają materiały bum bum, które robią, więc wysadzić sprawnie i szybko wały, tamy, jakieś umocnienia i te sprawy, na przykład na rzekach, jeziorach, zbiornikach wodnych, to jest chwila, moment, już jest dziura w umocnieniach i już woda się może w dużej ilości przelać, więc te wały już wysadzano tutaj odległości Oławy w kierunku Wrocławia, więc właśnie ta woda wdarła się do Wrocławia, tam gdzie umocnień nie było i się wlała, na przykład ulicą Krakowską we Wrocławiu, tutaj od kierunku południowego. I właśnie no, dość mocno spustoszyła Wrocław, ta fala powodziowa. 97 rok we Wrocławiu, wszyscy pamiętamy tą powódź. Tam o to chodziło, że był taki w miarę niekontrolowany spust dużej ilości wody z Czechosłowacji, co doprowadziło do podwyższania i tak już wysokiego poziomu na rzece Odrze w tamtym czasie. To były wakacje, z tego co kojarzę, to było lato też. Więc istniało ryzyko, że poziom będzie wyższy niż umocnienia i wały, i coś tam się zawsze przeleje. A wszyscy pamiętamy czasy niemieckie we Wrocławiu, to tam Kozanów i tamte okolice to były tereny zalewowe we Wrocławiu, i tam Niemcy nie budowali z tego względu. Ale wiadomo, po Polska Ludowa i te sprawy, wiadomo, trzeba wszystko skopać i zrobić po swojemu. Więc na Kozanowie budynki postawiono na terenach zalewowych, więc raz na 100 tysięcy lat ziemskich
Bóg lub jakieś takie inne istoty różne sztuczki i figle robią, no i raz na 100 lat coś się wylewa. No to się wylało, tylko porządnie. I tam na Kozanowie, no, zdjęcia budynków są, że po pierwsze piętro woda sięgała poziom wody, bo to tereny zalewowe były, więc no trzeba z głową budować na tych terenach, jeśli chce się budować. Dobrze, ale to taka właśnie off topic, skromny Panie Boże, w naszej rozmowie prywatnej dzisiaj w cztery oczy. Aha, ty masz, drogi Boże, na pewno masz, założę się, trzecie oko. Ja też mam trzecie oko, to razem tak gdzieś jakieś 6 albo 7 oczu sobie tak prywatnie, twarzą w twarz teraz sobie rozmawiamy. Dobrze, to tak przytaczam tutaj właśnie sprawy związane z ekologią, z wodą, co było we Wrocławiu tam 25 lat temu i te sprawy. W związku z tym, co się dzieje dzisiaj, że mamy katastrofę ekologiczną też między innymi we Wrocławiu. Tylko że patolka systemu i całego PiS-u i parszywej zmiany, która dobrą nigdy nie była, polega na tym, że te 25 lat temu, kiedy ta była powódź słynna we Wrocławiu, Wrocław, takie miasto na rubieżach III RP, być może tam z tego nieba, szacowny Boże, już jesteś może starszą osobą, już być może wzrok masz nie taki jak trzeba i tak dalej, więc z tego nieba, ze swojego ofisu, ze swojego biura, jeśli tam miałbyś jakąś siedzibę w tym niebie oczywiście, to może byś nie dostrzegał totalnej patolki, która jest w tym Bantustanie, krainie Szczabiu, Mirabelek i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę chciałbym Ci, szacowny Panie Boże, o tej patolce powiedzieć wrocławskiej. Otóż doszło do tego, że teraz mamy katastrofę ekologiczną, o czym w internecie już duże postacie mówią, a oglądałem kilka filmów, więc jestem w miarę dobrze zorientowany. Nie podaję tutaj tytułów filmów i kanałów, bo nie chcę tego robić, ale to są szacowni twórcy YouTube'owi i szacuneczek oddajemy mniejszym im. Więc już od co najmniej dwóch tygodni to była rtęć. Rtęć i inne ciężkie różne substancje i metale zostały ewakuowane oficjalnie, zgodnie z pieczątkami i pozwoleniami, do rzeki Odry. To zrobili pisowcy i za zgodą pisowców, więc to już możemy być bardziej niż pewni. I strona niemiecka to zauważyła, to bardzo dobrze i to ogłosiła i powiedziała, że to jest między innymi rtęć. No to w skutki widzimy, że wiele, wiele, wiele ton ryb i innych żyjątek i stworzeń bożych żyjących w wodach, ponieważ jak, szacowny Panie Boże, wiesz, dużo stworzeń bożych żyje w wodzie, więc nie tylko ryby, ale bobry i inne kraby, zwierzaki i tak dalej. Więc ta katastrofa ekologiczna jest. Podobno tubylcom tam nic nie mówiono, żeby się nie burzyli, ale tubylcy kumaci, bo i słuchają mediów i propagandy zagranicznej. Część mieszka w Niemczech, tereny przygraniczne i te sprawy, więc ogarnia media niemieckie i tam się, no, zszokowali się, słysząc, że strona niemiecka badania zrobiła natychmiast i powiedziała, co jest przyczyną i mniej więcej, gdzie ten kontrolowany zrzut chemikaliów mógł nastąpić, ale stronie polskiej to zajmuje całą wieczność, aby ustalić, co się stało, a jeszcze co najmniej 2 wieczności, aby zbadać tą wodę, wykryć, że to rtęć może być i tak dalej, więc patolka systemowa pisowska rozmodlonych istot, które częściowo tam być może maczały swoje paluchy w tym wszystkim, a być może nie. Więc totalna patolka systemu. Ale
w tej mojej skardze dzisiaj na parszywego, skundlonego bandytę międzynarodowego. Magdalena Kaliszewska druzgała Szczepanik, lat około 50, którą na świat tutaj urodziła i wydała i wychowała ziemia dzierżoniowska. Panie Boże, chyba kojarzysz i ogarniasz miasto, gmina, powiat Dzierżoniów. Tam był sprzęt muzyczny wysokiej klasy produkowany kiedyś. Pamiętamy wszyscy, szacowny Panie Boże, my tutaj razem, Diora Dzierżoniów. Kasprzak był w Warszawie, jak pamiętamy, sprzęt muzyczny produkował, a tutaj no Diora Dzierżoniów, więc właśnie te okolice urodziły i wydały tego skundlonego, parszywego bandytę międzynarodowego. Otóż, szacowny Panie Boże, patolka, system, patologia to takie delikatne określenie. Trzeba używać co najmniej znacznie cięższego kalibru określeń, żeby to jakoś ująć, i to jeszcze w słowach, więc totalna patolka systemowa pisowska w tym Wrocławiu jest. I to polega na tym, że za tamtej powodzi 25 lat temu miałem pełne prawa do dzieci i te sprawy. A teraz już od 5 lat po prostu te prawa, które miałem, zostały mi, delikatnie mówiąc, Panie Boże, zapierdolone. To jest określenie moich doradców zagranicznych oczywiście, którzy w miarę sprawniej się posługują różnym słownictwem, które może być tam uważane no za takie nie do końca właściwe. Więc te prawa do dzieci, które miałem, zostały mi zapierdolone jak pstryknięciem palcem, jak mrugnięcie oczu sędziego czy prokuratora, albo jakieś sędziny z tego kurwidołka porąbanego milicyjno-sędziowsko-prokurwatorskiego tam no z okolicy Wrocławia, że mając już od 2 tygodni tą katastrofę ekologiczną we Wrocławiu, też rzeka Odra i najbliższe tereny, na przykład elektrociepłowni Wrocław blisko rzeki, na przykład gdyby moje dzieci tam przebywały albo mieszkały blisko rzeki Odry, tak na dmuchnięcie najbliższego wiatru od zbiorników wodnych czy rzeki na najbliższe tereny zamieszkałe. Więc drogi Panie Boże, skurwysyństwo i patologia tej całej sytuacji polega na tym, że odebrano mi prawa do dzieci, co w sytuacjach nadzwyczajnych typu epoka covidiańska, już mamy od 3 lat jakieś preparaty keczupo podobne, wcale nie medyczne, inne badziewie. Nie wiadomo jakie i skutki uboczne po tych różnych preparatach, 10 dawkach, 15 dawkach albo nawet 90, jak powiedzieć, 99. Po tej 99. dawce tego preparatu, gdyby się wzięło, oczywiście szacowny Panie Boże, takie skutki uboczne prędzej czy później po prostu nastąpią. Więc mamy sytuacje skrajne, sytuacje awaryjne, można powiedzieć, uzasadnione, stany nadzwyczajne lub stany zagrożenia militarnego i tak dalej. Teraz ta katastrofa właśnie ekologiczna, międzynarodowa, bo rzeka Odra jest rzeką międzynarodową pomiędzy polskim obszarem i niemieckim obszarem, więc to być taka duża odpowiedzialność pisowców, jeśli jakiś obywatel Niemiec się otruje skutecznie albo zejdzie, jakiś wędkarz, rybak albo ktoś, kto łódką płynął po rzece Odrze, na przykład od Oławy do Świnoujścia, czyli tutaj na takim całym biegu Odry byśmy powiedzieli, jeśli jakiś obywatel niemiecki odszedłby do Boga, no to kto beknie za odszkodowanie, i to dość dużo, pisowcy czy Kaczyński tam i tak dalej. Więc mamy sytuacje nadzwyczajne, szacowny Panie Boże.
Dlatego jest to po prostu gwałtem na moich prawach bożych, bym powiedział, że nie mogę mieć żadnego kontaktu z dziećmi ani do nich dzwonić. A tym bardziej, jeśli mówimy o mieście Wrocław i najbliższych okolicach przynależnych do rzeki, dzielnice, które Wrocławia, które leżą tuż przy rzece, na przykład Stare Miasto, Poświętne, tutaj najbliższe okolice elektrociepłowni i tak dalej. Więc to jest szacowny, Panie Boże, pozwolę sobie powtórzyć. Jest to bardzo duże skurwysyństwo totalne najwyższego szczebla, że mamy sytuację nadzwyczajną, uzasadnioną, której nikt nie podważy, a ja od 5 lat nie mogę dzwonić do dzieci, bo jest to poczytywane przeciwko mnie jako uporczywe nękanie i te sprawy. Ja mam, szacowny Panie Boże, w papierach to zapisane, że ja nękam uporczywie pośrednio dzieci, bo to załóżmy zależy, jak ta skurwysyńska przeciwna strona po prostu, co ona tam w papierach zapisze. Drogi Panie Boże, wiesz o tym? Bo tam chodzi o różne triki takie, różne gry słowne i tak dalej, że załóżmy zarzuty skurwysyńskie i pojebane, które mam, szacowny Panie Boże, można tak po prostu nimi manipulować, że tam ścięcie głowy to natychmiast mogłoby nastąpić. Także po prostu chodzi o różne ewentualne rozszerzenia tych zarzutów skurwiałych, prokurbatorskich, pojebanych, które mam. Wybierz o tym, Panie Boże, więc przeciwnik nie powiedział ostatniego słowa i będzie dzielnie działał przeciwko mnie. Więc mam zgodnie z papierami i obecnym stanem bezprawnym, czyli prawnym, bo tak się mówi, zgodnie ze stanem zgodnie ze stanem prawnym, gówno prawda. Szacowny Panie Boże, oczywiście. Więc zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym po prostu mam zabronione, aby spotykać się z dziećmi na odległość 50 metrów, dzwonić do nich, bla 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 i takie różne inne tam duperele, które się z tym wiążą, więc szacowny Panie Boże, jest to totalne skurwysyństwo, że w sytuacji nadzwyczajnej katastrofy ekologicznej, która jest we Wrocławiu, a wszyscy wiadomo, że jestem z Wrocławiem powiązany już dość długi czas, że skundlony, parszywy bandyta, międzynarodowy złodziej, mataczyciel i osoba chora i być może ciężko i to psychicznie, świadomie ten bandyta skundlony Magdalena Kaliszewska, druzgała Szczepanik, zabrania mi się kontaktować z dziećmi i teraz na przykład 13 sierpnia 2022 roku, na przykład dnia dzisiejszego, sobota, wszyscy wiemy, że ta katastrofa ekologiczna jest, chyba już nikt tego nie będzie podważał, bo tam pizdzielce tam WOT jakiś i tam mundurowych wysyłają, żeby tam działali, coś tam, te ryby, kraby, raki, bobry, bociany i tak dalej, żeby wyciągali z tej Odry. Więc w takiej sytuacji nadzwyczajnej system nic nie zrobił, aby wyjebać do kosza, po prostu wpierdolić do kosza, szacowny Panie Boże, te pojebane wszystkie wyroki, postanowienia i inne skurwysyństwa, które sami wytworzyli, na podstawie których właśnie zabraniają mi, aby zadzwonić do dzieci tu i teraz i zapytać się, czy żyją, czy są zdrowe, czy nie kąpały się w Odrze, czy mają co do garka włożyć, czy mają kieszonkowe i tak dalej, więc po prostu mam uzasadniony powód, aby właśnie być dziećmi w kontakcie w tej epoce covidiańskiej. Już nawet nie mówię o to, o przyjmowanie preparatów, tam jakiejś kolejnej dawki w szkole, w budynku szkolnym, jakkolwiek by to nie było, więc skundlałe, parszywe i przestępcze państwo polskie jako organizacja
zabrania mi tu i teraz bycie w kontakcie z dziećmi. Szacowny Panie Boże, Ty na pewno wiesz tam w tym niebie, tam gdzie masz swoją siedzibę i nie tylko, że moi doradcy z City of Berlin, City of London i innych miejsc, po prostu jasno mówią, że to jest pojebane skurwysyństwo totalne do najwyższej możliwej potęgi matematycznej tu na tej planecie, żeby 5 lat temu dokładnie odebrać mi prawa do dzieci całkowite, a teraz właśnie widać, że no to jest patolka po prostu, bo no z uzasadnionych przyczyn, kiedy mamy sytuacje nadzwyczajne, covidiańskie, zagrożenie militarne od tych 6 miesięcy, teraz od jakichś już być może 4 tygodni, katastrofa ekologiczna, która obejmuje Wrocław, że ja nie mogę jako wolny człowiek i suweren, który swoją władzę sprawuje samodzielnie, że nie mogę zadzwonić do dzieci, aby uzyskać od nich osobiście informacje, które właśnie muszę mieć. Muszę się dowiadywać, jak się czują dzieci i tak dalej, ale skurwiała organizacja, która się nazywa lub podszywa pod bycie państwem polskim, od 5 lat mi zabrania, drogi Panie Boże, więc sam po prostu, szacowny Panie Boże, widzisz, ile tam skurwieli pojebanych po prostu jest i tak dalej. Ty chyba, Panie Boże, masz tam tą swoją księgę białą, jawną, te różne tajne, ściśle tajne i niejawne księgi. Masz tam listę różnych skurwysynów i skurwieli i pojebów. Na pewno, szacowny Boże, masz, także wiesz, ile tam pizdzielców i prąbanych istot po prostu jest i do czego to wszystko tam zmierza i dąży. Więc na przykład pomyślmy sobie teraz, szacowny Panie Boże, przez chwilę na przykład o kurwidołku milicyjno-sędziowsko-prokurwatorskim gdzieś tam w okolicach tego Wrocławia. No. Już muszę kończyć, szacowny Panie Boże. Pozdrawiam, dziękuję za to, że mogłem tą dzisiejszą skargą się z Tobą podzielić. 4 oczy tylko, bo jest to taka właśnie nasza rozmowa prywatna, Panie Boże, tylko 4 oczy. Bardzo dziękuję, szacowny Panie Boże, za wysłuchanie. Dziękuję, pozdrawiam.